Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Kurde, przez moment chciałem powiedzieć, że Antibirth, ale nie, to jeszcze nie ta seria. Cóż, jak widzicie, mam jeszcze krwawy, ale hype już jest, teraz mogę nagrywać odcinki na Isaaca. W sumie to był trochę błąd, że wtedy nagrywałem, zresztą ten odcinek będzie po całym, może nie przy całym maratonie, ale ten odcinek będzie dzisiaj, dzisiaj jest czwartek jako pierwszy, potem będą dwa odcinki z maratonu, które miały być. Przede wszystkim, kurde, nagrywam ten odcinek z tego względu, iż bardzo mnie zjechaliście za to, jak używam Apoleona. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, co ten item teraz zrobi, potem sobie zdałem sprawę, ale... Ludzie, chciałem wam na samym początku powiedzieć, że ja jestem typem osoby, która lubi odkrywać większość rzeczy sama i wolę dojść do tego na błędach i jak dany przedmiot działa, niż od razu wszystko googlać. Ja wiem, że niektórzy są takimi fanami, że od razu muszą wiedzieć o sobie wszystko, że niektórzy inni, którzy nagrywają sobie wszystko, sprawdzili na Platinum Guide, poczytali sobie i wiedzą, co ten item robi. Ja niestety dla was, tych, którzy chcą, żebym od razu już nie wiadomo co robił na tych odcinkach, wolę się uczyć, wolę dojść na próbach, błędach do tego, jak dany przedmiot działa, i to mi zajmuje troszeczkę więcej czasu. No cóż, mam nadzieję, że co po niektórzy się ogarną, ale ogólnie dziękuję za... Jak dzisiaj patrzyłem, przed nagrywaniem to już było 918 łapek w górę, pod innymi filmami już jest prawie 300. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. I nagra tutaj ten odcinek z Apoleonem. I pamiętajcie, że w następnych odcinkach jeszcze tak nie do końca ogarnąłem, jak to się używa, ale już dochodziłem pomału. A pozwólcie, że teraz wypuszczę jeszcze mojego kota. Dobra, no cóż, zaczynajmy. Skoro już wiem, jak ten item działa, to będziemy... A no tak, tutaj nie mam zaznaczone. Ale ja nie chcę zaczynać od Celaru. Basemate. Kurde, zawsze zaczynam tego bez mate'u z nadzieją, że będzie ta muzyczka nowa z Antibirfa. Ale to jeszcze nie, mam nadzieję, że twórcy jak najbardziej ogarną też muzykę, dogadają się z Mudefem. Bardzo bym tego chciał, jeżeli by miała muzyka przejść. Zresztą to już nieraz mówiłem na filmach i czuję, że wasze zdanie jest podobne w większej mierze. Dobra. W sumie ten item to jest genialny, to jest taki overpowered. Kurde, nie domyślałem się, że... Myślałem na samym początku, że Edmund da jakąś taką cięższą postać do gry. A tu się okazuje, że to jest item, którym może tak gamebreakować wszystko, że to jest po prostu poezja. To jest item, najświetniejszy item do gamebreaków. Dobra, weź nie popadajcie. A też wiecie co, ja czuję, że Edmund Macmillan, jak to ma zwyczaju, cholera, ciężkie to pomieszczenie są, ale to widzę, że sam niektórzy naprawdę narzekają. Dobra, zacznijmy od tego Celaru, może będzie bardziej sprawiedliwie. I teraz zgubiłem wotę, który mówiłem. Troszeczkę się tam plątałem. Ale wiecie, a no właśnie, już wiem, że Edmund Macmillan nie ujawnił jeszcze całej zawartości The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Pewnie gracze muszą niektóre rzeczy odblokować, niektórych rzeczy dojść. I zakładam, że pewnie potem jeszcze udostępni. Cholera, jak ja nienawidzę Celarów. Pająki to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka może być w tej grze. No, padnij. Dobra. Mam takie wrażenie, mogę się mylić, ale... Coś mi się wydaje, że tego jest trochę za mało. Albo, że to jest coś trochę na innej zasadzie, z tego względu, iż... Edmund bardziej się zapatrywał już na te modyfikacje, żeby przez mody dodać większość nowych rzeczy. Nie wiem. To są tylko moje takie rozmyślenia. Ciebie przerabiamy na statystyki.
Ponieważ czemu by nie? Takiego przyjaciela, familiara to my chcieć nie chcemy. W sumie mam jeszcze jedno pytanie, bo jeszcze inne rzeczy nie ogarniam odnośnie tego przedmiotu. W ogóle przerabiam to na statystyki i tak dalej, i tak dalej. Ale moje pytanie jest następujące, czy jeżeli item pasywny, który możemy podnieść, jest czym lepszy, to tym lepsze statystyki pasywne za niego dostajemy? Czy też to nie tak działa? O, podwójne klucze, bardzo miło. Tylko żebym chciał zdążyć na hasza. Bo kurde, Eleven odblokował znacznie więcej niż ja. I to jeszcze w pierwszym odcinku. De facto to jest 7 odcinek, ale będzie jako 4. Więc wiecie, Cube of Meat ja bym nie chciał przemielać. Cube of Meat jest bardzo dobre, poza tym ja potrzebuję osłonek, chcę iść na hasza i potem na hasza dalej. Ja wiem! Ja wtedy żarłem obiad jak na odcinku Elevena. Nawet nie wiedziałem, że on to nagrywa. Ja naprawdę chcę, bardzo chciałbym tam podejść. I być może ewentualnie pokonać tego bossa. Więc moje szczęście musi się odpalić. Bo coś moje szczęście się nie chce odpalać ostatnio. Może za mało grałem w tego Isaaca i za dużo przerw robiłem. Jakie przerwy? Przecież ja przerw nie robiłem, jak mody nagrywałem. Dobra, to bierzemy. Ja się wrócę po te serce. Wrócę się po te serce i... I mamy 1,5 serduszka. Teraz zginiemy od tak. No. Potem będę musiał przysiąść jeszcze przy tym grid mode, ale to będzie po prostu poezja. To będzie po prostu poezja. Okej. W sumie nie wiem, czy oni powinni być def... Ja bym to przemielił, ale zanim to przemielę, to skorzystajmy. Tylko że ja bomby nie mam. Ej, nie chcę marnować ładunków. Dobra. A, przecież on nie przemiela, przecież to jest item spacebar. Kurde. Dobra. Kretu ze mnie. Czyli teraz będziemy mieli Blacharta. Niech jeszcze znajdziemy Book of Revelation. To wtedy dopiero będzie miazga. Okej. Jest świetnie. Kolejny klucz. Cholera. To będzie trochę gorzej, bo ten jest wytrzymały. I jak dostaniemy to... Okej. Odrzesz w mordę i... Troll bomby to się akurat nie spodziewałem. Te typki są bardzo przewalone. One powinny być troszeczkę wolne. Moim skromnym zdaniem. Znaczy, fajny motyw, bardzo fajny motyw. Kolejna piguła, pigułę i Arrow Wizard! Jesteśmy czarodziejem. Ej, cholera. Efekty wszystkich wszelakich książek są naprawdę fajne. Te, które generują nam staw i chociażby. To tędy droga, to nie tędy droga. Ale tutaj będzie boss zapewne. O, żeż dupem machem. Ja mam się wyrobić na hasza. Ale zawsze możemy coś odblokować tą postacią, czyż nie? To też nie jest tak do końca. Dobra, walimy to, bo i tak naprawdę będziemy musieli się wracać koniecznie. Dobra.
O, żeś ty w mordę kopany. Dobra, chodźmy tego bossa. Okej, tam nie możemy przegapać, nie jesteśmy zbyt słabi jeszcze. Abyśmy dostali jakiś damage up. Też o Devil Room staram się jakoś ten. Na przykład podnieść Gapi's Pole i przemielić item. Albo item Gapiego jeszcze znaleźć. Dobra, dobra, nie chcę, nie chcę tracić życia, nie chcę tracić życia. Oh. Serio? Chodźmy tędy. Dark Bomb jest świetny. A weźmy go. To przemielamy. Dostaliśmy damage. Damage jest świetny, ale obawiam się. Option. Extra HUD. 7 minuta już jest. Coś mi się zdaje, że na tego hasza to my się wcale nie wyrobimy. Wcale, a wcale. Ajajajajajaj. Kurde. Coś mi nie idzie. Coś mi po prostu ewidentnie nie idzie. Ale przynajmniej na tego Voida już mamy dobre itemy. Poza tym, jakbyśmy się wcześniej trafiły takie dobre itemy, to ja bym już wcześniej zajarzył, że to tak działa, a nie inaczej. Okej, będziemy mieli jeszcze innego Blacharta. Serio, to nie tędy? To jak gdzie mam iść? Jakbyśmy mieli być Gapim, to jest coś naprawdę świetnego. Gdzie? Tu u góry? I patrzcie, przeszliśmy dosłownie wszystko. Tak, za bardzo się staram. Otwórzmy. Przemielamy na statystyki. Idziemy po ładunek kolejny. Używamy. No. I teraz zaczyna mi się ręce i nogi, ale kurde. Boli mnie to strasznie, boli mnie to strasznie. Na hasza mi się najprawdopodobniej nie wyrobimy. Boże Raszerz. Cholera, Boże Raszerz byłby naprawdę spoko. Rozwalamy. Tak na szybkości. Bam, bam. Ale problem z życiem to my już totalnie nie mamy. Totalnie problemu z życiem nie mamy, ale mamy problem z damage'em i z powalającym się czasem. I dopiero jesteśmy na trzecim, na Flower Cavesach. Cholera. A jeszcze nie mamy wystarczająco dużo obrazy, żeby ich jakoś fajnie ciachać. Dobra. Padnijcie. Ale trzeba pamiętać, żeby itemy Gapiego na spacebarze podnieść, a potem dodać do Voida. Bo inaczej to chyba raczej nie zaliczy jako item Gapiego. Nie mamy czasu. Oszczędzajmy trochę czasu, oszczędzajmy. Przy takich powalonych pomieszczeniach to my sobie po prostu idziemy. To najmniejszego sensu nie ma. Pająki. Dobra. Pajączkę, jakbyś pobiegł i byś pomógł tak troszkę bardziej, to też byłoby o niebo fajniej. You know. You know. Trochę głupoty zrobiłem wtedy, że w ten dzień nagrałem wtedy 6 odcinków. Kurde, masakra. Cholera, to jest za dużo.
Wiecie co? Dokładnie, wolałem coś takiego zrobić. Coś dobrego poproszę. No wiem, że blacharta mogę sobie dodać, ale bez przesady. Dobra, to teraz lecimy na bossa. Kurde, mamy naprawdę dobrą osłonę na naciągające łzy. Okej, to może być bardzo dużo fajnych rzeczy. Za bardzo się stara z tego kupy w mid, ale potrzebujemy obrażeń, bo bez tego co sami widzicie, że to będzie bardzo ciężko. Więc to jest mapa. Jeżeli tam jest pokój z książkami... No niestety nie. Priest, Hierophant używamy, The Devil. Dagaz. Szkoda, bo jak byłyby tam książki, jakby mi się trafiło Book of Revelation, Biblia i tak dalej, to wtedy byśmy mieli dopiero ułatwienie. Szczerze, wolę zrobić coś takiego. No. Teraz was tutaj jak najszybciej. Na Bozrasza to nie zdążymy, ale byleby na Hasza. A to, że mamy książkę, to nam dużo daje. A czy mapę, to nam bardzo dużo daje. Jakby się nam jeszcze kompas udało znaleźć. Dobra, używajmy. Nie unikliśmy takich rzeczy. Potrzebujemy tych obrażeń i to stanowczo. Okej. Może jakbyś przestał farmić tych małych, tylko je po prostu rozwalać. Tak, tylko się do ciebie mówię. Co dostaniemy? HP, to tak se. To jest spoko. Tak. HP przemilamy. Damage. Warto było, a czy wiem. O, od razu tutaj mamy ten freeze effect. Dobra, to chodźmy pozbierajmy trochę tego staffu, bo może nam się coś naprawdę świetnego trafić. Poza tym nie mamy ładunku w razie czego. Fajnie byłoby bomby znaleźć. Byłoby fajnie. Otwórzmy. No, wam poszalał. No, trzeba przyznać, że poszalał. No, trzeba przyznać, że bardzo poszalał. Tak w ogóle w intrze miałem jeszcze błąd. Cały czas używałem tego intra, nawet nie zauważyłem, że tam jest taki karygodny błąd z napisem subskrybując. Kurde, żadnych bomb. Serio? Serio, gro? Okej, zaczyna to naprawdę bardzo fajnie iść. Okej. Dobra, to lecimy jeszcze tutaj. Cholera, nie rób tego więcej. Proszę. Nie ufam. Ale te pieniądze, które mam, chciałbym ten. Nie pamiętam, czy to jest freeze, czy mam z ten. A
Ale liczę, że uda mi się coś trochę lepszego dostać. Nie. Nie. Co to jest? Tam był item, który też by się bardzo szybko przelosował przez ten. Za szybko chciałem. Kurde, 15 minuta. W dalszym ciągu ciężko. Jesteśmy jajogłowi. To mi się trochę tak kojarzy z kreskówką z Eddie. Będziemy jajogłowymi, będziemy bogaci! Nie mówcie, że nie kojarzycie tego odcinka. Nie, że nie kojarzycie kreskówki Eddie. To jest jedna z najwspanialszych kreskówek, jakakolwiek wyszła. Po prostu najlepsze anime. Znaczy, nie anime, tylko chińskie bajki. Jest. Mamy bossa. Na szczęście to my dość mocno cieramy. Bardzo mocno cieramy. Aha, dzięki za klucz. Dobra, co tylko pozwalam, na szybciej się tylko da. To jest wersja, która tylko spawnuje te pierdoły, nie? Jest. A na szczęście ma bardzo duży damage. Kotirs, aby się zdał. I zbieraj. Kurde, branie tego Dark Baba to był po prostu strzał w dziesiątkę, nie? Seriously. No. Dawaj. David Room? Nie, tego nie chcemy przemilać. Damage up i range up to są spoko statystyki. XL, o ja pierdzielę. No weźmy to rozwalajmy, żeby... Trzeba mieć... A, jednak to nie jest tak jak stopa mamy. Myślę, że mnie to nie rani. W sumie nigdy nie sprawdzałem. Jest arena. Zobaczymy, co jest na arenie, ale najprawdopodobniej... nie, tutaj nie ma nic. Okej. Dobra. Wiem, ale to tak na szybkości. Gdzie panie Maju? Żeby było najszybciej, to idziemy górą. W razie czego będziemy mieli rzut okiem, na te pomieszczenia na dole. Zaraz. Trzeba wybierać optymalne drogi, żeby jak najwięcej sobie czasu zaoszczędzić. A przy okazji sobie sprawdzić, czy tam czegoś innego fajnego nie ma. Okej. Dobra. Dalej nic. Cholera jasna. Ty popierdółki, musiały mi się trafić. Otwieraj to skrzynię. Dobra. Ma. To nie tędy droga, może tędy. Czy wiecie, z drugiej strony mogę się wydać pouderzać, żeby blachartem jakoś poszło trochę szybciej. W sumie jesteś troszeczkę szybszy ode mnie, bosie. So hard, to weźmiemy. I mamy pierwszy trash room. Okej. Podpalające się bomby to nie. Dajemy sobie statystyki. Nie. Dobra, to chodźmy teraz na górę sprawdzić. Przy okazji musimy naładować ten item.
troszeczkę szybciej. Poza tym i tak mamy tyle tych serc, że nie musimy się jakoś aż tak bardzo tym przejmować, czyż nie? Kurde, te skrzynie. Ja pierdzielę. Też tędy droga. Okej. Myślę, że tam będzie bardziej boss. What the fuck? Czy ja go tak odepnąłem? Tak, tak, tak. Chodźmy jeszcze tutaj tak na szybkości. Na szybkości chodźmy jeszcze tutaj. Nie wiem, jak se nachasz, to już jest taka minuta. Okej, na szczęście jakoś nie są to ciężkie pomieszczenia. Cholera, mogę ryzykować. Zwiewamy po prostu stąd. W miarę możliwości. Ja naprawdę chcę się wyrobić i ja poświęcę wszystko, żeby się tam wyrobić. Ale nie możemy omijać itemów. Dobra, tędy musimy iść, bo i tak... Tutaj jest boss, dobra. Trochę gorzej, że naładunków na bossa nie będziemy mieli. Żeby sobie ten item... Przemielić w razie czego. O ile będzie taka potrzeba, nie? Okej. Dobra. Jest naprawdę świetny. Kocie, spadaj mi stąd. Dobra, już jestem. Kurde, ja nie mam jeszcze czasu. Muszę też jeszcze ten film zrenderować, bo jeszcze idę gdzieś dzisiaj i żeby się ze wszystkich powyrabiał, jeszcze intro się poprawić. Okej, mamy. O to mi właśnie chodziło. Dobra. Idziemy. 10 bomb to nie. Chociaż te 10, bo mogą być o wiele bardziej przydatniejsze. Póki co jakoś się na mnie trafiają świetnie te przedmioty. Cholercie no. Co? Co się tutaj dzieje? Co się stało? Ja rozumiem, jeżeli to miałoby być, nie wiem, Isaac Normal, Hard, Extreme, nie? Jeżeli to miała być wersja Extreme. O nie, nie, to możemy brać. Okej. Dobra, staramy się jak najszybciej. Cholera. Bierzemy sobie to, bierzemy sobie w razie czego to. Ale pierwszy item... Szczerze żałuję, naprawdę żałuję, że tego nie mogę przemielić. Dobra, mapa. Boss będzie tam u góry. Serio? I ten jeszcze się nie chce otworzyć, nie?
Tego gapiego nie. Dobra, na szybkości rozwalamy, lecimy teraz na górę. No po prostu nie da rady. To nie tędy droga. Pomyliło mi się. Bomb już nie mam. Zakładam, że... Zakładam, że pewnie bym się wyrobił, gdyby nie te przesadzone niektóre rzeczy, które są. Bo naprawdę tutaj niektóre rzeczy przesadzili i Edmund McMillan sam pisał, że będzie niektóre rzeczy poprawiał. Staram się jak najszybciej to wszystko tutaj porobić. Przez co mogę naprawdę nieźle wtopić. Cholera. Czy te bulwy. Przecież bulwy są spoko. Dobra. Zobaczmy, co jest na tej arenie chociaż. No nic. Sobie było tych chlepów powietrza, że mogę sobie tego blacharta wygenerować. Trudno. Kolejny klucz, świetnie. To nie tędy jeszcze. No wybaczcie ludziska, ale chyba się nie da odkryć nowych rzeczy. Nie w tym podejściu. 4 minuty to zdecydowanie za mało. Zwłaszcza, że jeszcze muszę tutaj poodkrywać sporo rzeczy. Czyli to jest tutaj na dole. No. Postaramy się przynajmniej coś odblokować nowego, tak? Postaramy się coś nowego odblokować chociaż. Okej. Okay. Aj, trochę takie niefortunne to podejście jakoś. Serio? Oni są najbardziej upierdliwi, bo oni na takich dużych mapach to oni są bardzo upierdliwi. Jeszcze jeden. Gdybym nie poszedł złą drogą, tam mi się wydawało, że tam jest najbardziej największe prawdopodobieństwo. Tak mi się zdawało, no. Przepadnijcie wszyscy. Działaj, bam. I to jest taki boss, który i tak bym się pobił bardzo długo. Dobra, niestety ludziska, wybaczcie, nie udało się. Będziemy próbowali w następnych odcinkach. Będziemy bardzo, bardzo, bardzo próbowali. Okej. No. Ja bym chciał jakiegoś porządnego game breaka zaliczyć. Jakiego porządnego. Dobra. Dobra. Nie wiem, co to jest. Powiedz, że weźmiemy ten. Taki sobie.
I'm excited! Kurde, no, boli mnie to jak... nie wiem. Dobra, używamy. Tutaj nie ma nic. O! To byłby dobry zestaw, żeby sobie jakiś upgrade zrobić. Taki dosolidniejszy. Daj mi tam bomby. No właśnie, bam bam. Działaj. Dałeś mi tylko jednego. Weźmy to jeszcze rozwalmy. O, kamień z X-em. No, i teraz nasza sytuacja sercowa wygląda nieco lepiej. Ja się z tego powodu bardzo, bardzo cieszę. Ale widzicie, ludziska, spokojnie, ja już do tego doszedłem, jak to działa. Ja naprawdę wolę sobie odkrywać te przedmioty, bawić się, tak dalej. Ale ta postać będziemy grali dość często. Zwłaszcza na to, jakie tutaj game breaki możemy zrobić. Kruikes Head jeszcze mi podszedł. O, no nie, a mi na hash, a mi tak. To naprawdę strasznie boli. Zważa, że mamy taki fajny damage. To tak się fajnie to nie wszystko układa. I patrz, kibo w mid, jeb. Używamy. What the fuck? What the fuck? Paradoksalnie to jest dobre i to wzięliśmy. To jest po prostu przesadzone, nie mówcie, że nie. I ja jeszcze przez to zginę, nie? What the fuck? To jest nie tylko te po... Co? Serduszko boli. Tak, używamy tego blacharta. Że też jak na złość żadne takie fajniejsze itemy na spacebar nam nie podeszły. Why? Okej. Bamba mi jeszcze nie zadziałał. Widzicie, nawet mapa mi nie pomogła do końca. Otwieramy. Aj, słuchajcie, by ten item przewielił. Ale nie wiem, co to jest. Nie wiedziałem, co to jest. Bo bomb to my nie potrzebujemy. 3 minuty spóźnienia ogólnie. Łajzek. Okej, rozwalamy tutaj te wszystkie łzy. Smelter! Dobra, ale coś odblokowali śpidowego. Chociaż tyle. Coś mi się wydaje, że tędy będzie głos. Okej. Dobra. O.
A zapowiadało się, że z tym jakby znaleźliśmy tą księgę. Że będzie tak fajnie, nie? Tak się zapowiadało. Ja bym teraz potrzebował klucze. Zaryzykuję. No nie za fajnie, wiecie. No nie za fajnie. Ale w ogóle znaleźć Mega Blasta i Krampusa i przemielić to. A może tak życie nie chcę. Okej. Czy uważacie, że te portale też są przesadzone? Myślę, że momentami trochę. Za szybko się pojawiają te portale. Albo jak już pojawiają się te portale, to powinni wyskakiwać znacznie słabsi przeciwnicy. Ej, my z takich tutaj mi numerów. Serio, będę musiał się cofać cały czas, żeby tylko ten item przemielić. Ale w sumie, czy jak chcę to przemielać, a koniecznie. No chyba nie do końca. Chyba nie do końca chciałbym tu przemilać. Okej. Dziękuję, jeden item więcej na niższym poziomie. Używamy. Potrzebujemy tego. Zdecydowanie potrzebujemy trochę więcej życia. No, połazimy. A może znajdziemy jakieś jeszcze przy... Serio, z tego może boss nawet wyskoczyć. No, to się trochę lekko zdziwiłem. Nie powiem, że nie. Raczej, ale chociaż nie, na tym poziomie to ma akurat sens. Nie. Jeden item Gapiego by się przydał. Jeszcze jedno pomieszczenie sobie naładujemy. Fuck. Chciałem sobie pooszczędzać. Dobra, dobrze, że tego HP nie przemilałem. Naprawdę. Te HP może być przydatne. Musimy sobie przypomnieć, jakie challenge były w ogóle w tym podstawowym Isaacu. Bo te challenge niektóre były naprawdę bardzo fajne. W tym pierwszym Isaacu tak totalnie. Okej. Tak, świetne podejście. Jest to świetne podejście w dalszym ciągu. Ale mogłoby być lepsze. Okej. Dobra, uciekamy do rogu. Do rogu uciekamy. Do tego rogu tym razem. Do tego rogu. A i kolejna rzecz. Lockhouse or raid. Dobra, wam się pokazało. Raz, dwa, trzy. Aha, czyli to tak działa.
Czyli mogę po prostu jeden przedmiot, to nie przemiela kilka przedmiotów, tylko ten. Że czym więcej przedmiotów jest na piedestale, to tym więcej statystyk dostajemy. A się okazuje, że nie. Analog tiers 360 tiers. Ciekawe. Idź do Shadow. Ja się bardzo zastanawiam, co ten przedmiot robi. Wydaje się być dość ciekawy. Fuck, nawet nie zauważyłem tego u góry. Nie mam kluczy, to dziękuję. Cholera. Widzę, że trochę tak pod kątem strzelam. Czasem. Tak, chcecie. Bo my pieniędzy nie potrzebujemy. Jak jakiekolwiek wylecą, to będzie spoko. Właśnie, chciałem sekrety sobie odkryć. Ale damage mamy tu solidny, naprawdę bardzo solidny. A, już rozumiem, co ten przedmiot robi. Możemy tak dokładnie strzelać 360. Kurde, sprytne. Nie powiem. Dobra, liczę na ciebie. Bo tak to możemy strzelać w cztery kierunki, a to pozwala nam bardziej sterować tymi łzami. Tak troszeczkę pod kątem. O, właśnie. Bardzo fajny pomysł. Bardzo fajny. Za mało pieniędzy mówisz. For you. Okej. Bomberman, dawaj. To jest czym byśmy mieli? Randomowe łzy, to biorę. Ale nam dużo tych przedmiotów leci. Kolejna skrzynia. Czym ty jesteś? Lak apa nam zwiększa. O, dobra, co to jest dopiero poezja. Szybko szalność i tak mamy naprawdę niezłą. Ale ten motylek cokolwiek robi poza tym, że daje nam szczęście i sobie lata? Fajnie to wygląda, nie powiem, że nie. Łzy mamy naprawdę spoko. Dobra. Świetnie się składa, że coś takiego mamy. Dzięki, przyjacielu. Ciebie w wersji ulepszonej to ja nie widziałem jeszcze. Klucze. Co dostajemy? Nie chciałbym tego przemielać.
Nie chciałbym wcale. Przemielamy. Kurde, 1,5 damage'a. Ale na szczęście udało się dużo tych itemów poodkrywać. Nie. Raz. Ej, tu bierzemy. HP bez dwóch zdań bierzemy. Dobra, zwiedzamy dosłownie wszystko. Ale chociaż jest sens. Dobra, idziemy na tego bossa. Idziemy na tego bossa, ciłamy go. Ale to nie tędy, to nie tędy boss. Nie spodziewałem się. O cholera, te łzy to są mega fajne. Kolejny HP. Tam jest boss, dobra, ja użyłem jeszcze przecież ten The Sun i żeby sobie odkryć wszystko i tak zepsułem sobie sprawę, co? I tak sobie sprawę zepsułem. Okej. Dobra. O, damage nam zwiększyło jeszcze. Ten item jest cudowny. Zendavoid. Czyli co, będziemy mieli do zrobienia The Lamba, Mega Shotana i Hasha. Tak spoko porobi się. Dobra. Kolejne osiągnięcie. No. I tak mniej więcej powinno być. I tak mniej więcej powinno być. Cały czas. Dobra, no nic. To ja lecę zmontować się odcinek jeszcze na dzisiaj. Pamiętajcie, że w następnych odcinkach jeszcze tak niby już ogarnąłem, o co chodzi, ale nie do końca. A potem sobie włączyłem Missing Hada, żeby sobie obserwować, co się dzieje. No cóż, to byłoby na tyle z mojej strony, więc trzymajcie się, ludziska, i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie.